22 dzień naszej wspólnej modlitwy ku czci niepokalanego serca Maryi. 22 sierpnia. Elżbieta Szanta to węgierska mistyczka i matka sześciorga dzieci. W latach 1961-1981 otrzymała dar wewnętrznych rozmów, w których Pan Jezus oraz Matka Boża objawiły jej tajemnicę płomienia miłości niepokalanego serca Maryi. Niech te orędzia, których kilka fragmentów teraz przedstawię, pomogą nam wniknąć jeszcze głębiej w tę miłość, którą Bóg umieścił dla nas w niepokalanym sercu Maryi. Jezus, płomień miłości mojej niepokalanej Matki jest dla Was tym, czym była dla Noego Arka. Matka Boża, moje dzieci, Waszym zaufaniem możecie brać ode mnie tyle, ile chcecie. Ja nie zamykam się. Stoję przed Wami z miłością mojego serca. Jestem oto, abym uczyniła Was szczęśliwymi. Pragnę, aby płomień miłości mego niepokalanego serca był zawsze znany, jak znane jest imię moje wszędzie na całym świecie. Tak wiele grzechów jest na ziemi. Pomóżcie mi ratować duszę. Ja dam Wam płomień światła do ręki. Jest to płomień miłości mojego serca. Ja jestem Waszą dobrotliwą i kochającą Matką, zjednoczoną z Wami. Ręka w rękę uratuję Was. Moja córko, tutaj przekazuję Ci płomień miłości mojego serca. Zapal nim swoje serce i podaj go dalej, przynajmniej jednej duszy. Elżbieta, w tym momencie zaszlochała Matka Boża tak bardzo, że nie wiedziałam, co mam uczynić. W imieniu wszystkich przyrzekłam jej wszystko, gdyż moje serce było bliskie pęknięcia. Matka Boża, ten pełen łaski płomień, który ja Wam z mojego niepokalanego serca udzielę, ma być przekazywany z serca do serca. To będzie tym wielkim cudem, którego światło oślepia szatana. Ten płomień jest ogniem miłości i zgody. Tak więc ogień będziemy gasić ogniem. Ogień nienawiści, ogniem miłości. Tę łaskę uzyskałam poprzez 5 najświętszych ran mojego boskiego Syna od przedwiecznego Ojca Niebieskiego. Elżbieta, Maryja pokazuje każdemu płomień miłości swojego serca. Mówi, Matka Boża, ten płomień miłości w połączeniu z Wami unicestwi grzech. Szatan zostanie oślepiony w takim stopniu, w jakim się do tego przyczynicie swoją gorliwością. Pomóżcie mi ratować duszę, ja dam Wam płomień miłości do ręki. Działanie łaski mojego płomienia, płomienia miłości rozszerzę na wszystkie ludy i narody. Nie tylko na te, które już należą do Kościoła katolickiego, lecz na wszystkie, które naznaczone są znakiem krzyża mojego boskiego Syna. Dlatego chcę, aby płomień miłości mojego niepokalanego serca znany był wszędzie, jak wszędzie na całym świecie znane jest moje imię. Elżbieta, Najświętsza Dziewica błagała mnie, abyśmy uczynili wszystko, aby jej płomień, płomień miłości, rozszerzany był na całym świecie. Matka Boża, mojego płomienia miłości nie mogę już w sobie dłużej powstrzymywać. Pozwólcie, aby on zapłonął. Uczyńcie wreszcie pierwszy krok, obym już wreszcie mogła zobaczyć początek Waszej dobrej woli. Tylko pierwszy krok jest trudny. Uwierz mi, jeżeli
on uczyniony zostanie, szumem przebije się mój płomień miłości poprzez nieufność waszych dusz. A wtedy jak łagodny blask oświecał ją będzie. Gdy już nie znajdziecie żadnego oporu, to wtedy ci, którzy go przyjmą, oszołomieni bogactwem łask, zwiastować będą całemu światu to, co już powiedziałam. Podobnej obfitości łask jeszcze nigdy nie było od chwili, kiedy słowo stało się ciałem. Moje niepokalane serce płonie miłością, którą żywię do was. Nie mogę tej miłości nadal dłużej w sobie ukrywać. Z dynamiczną siłą płynie ona do was. Ja jestem wasza matka. Ja mogę i także chcę wam pomóc. Ale do tego potrzebuję waszej pomocy. Poprzez nielicznych, poprzez maluczkich musi się rozpocząć ten wielki wylew łaski, który poruszy świat. Każdy, kto posłannictwo do ręki otrzyma, powinien je przyjąć jako zaproszenie i nikt nie powinien się przed nim zbraniać lub od niego wymawiać. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi, a ja jestem matką dla wszystkich. Proście świętego Józefa, najczystszego oblubieńca. On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla mojego płomienia miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ciszy swojego serca złóż w sercu Maryi Niepokalanej swoją intencję, modlitwę, prośbę. To wszystko, co chcesz w dniu dzisiejszym jej oddać. Modlitwa błogosławionego Jakuba Alberion. Modlitwa do Maryi. Droga i czuła Matko moja, Maryjo, połóż mi swą świętą rękę na głowę. Strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym nigdy nie popełnił grzechu. Uświęcaj moje myśli, uczucia, słowa i czyny, abym mógł podobać się Tobie i Twojemu Jezusowi, a mojemu Bogu, i abym wszedł wraz z Tobą do nieba. Jezu i Maryjo, udzielcie mi swego świętego błogosławieństwa. Litania do niepokalanego serca Maryi. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi, według serca samego Boga, módl się za nami. Serce Maryi zjednoczone z sercem Jezusa, módl się za nami. Serce Maryi, naczynie Ducha Świętego, módl się za nami. Serce Maryi, świątynio Trójcy, módl się za nami. Serce Maryi, domie słowa, módl się za nami. Serce Maryi, niepokalane od stworzenia, módl się za nami. Serce Maryi, przepełnione łaską, módl się za nami. Serce Maryi, błogosławione wśród wszystkich serc, módl się za nami. Serce Maryi, tronie chwały, módl się za nami. Serce Maryi, otchłani pokory, módl się za nami. Serce Maryi, ofiaro miłości, módl się za nami. Serce Maryi, przebite do krzyża, módl się za nami. Serce Maryi, pociecho strapionych, módl się za nami. Serce Maryi, ucieczko grzeszników,
módl się za nami. Serce Maryi, nadzieje umierających, módl się za nami. Serce Maryi, stolico miłosierdzia, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, bądź naszym ratunkiem, módlmy się. Panie nasz Boże, Ty uczyniłeś niepokalane serce Maryi domem Twojego słowa i świątynią ducha miłości. Daj nam serce czyste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując Twoje przykazania, miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrzebom braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszam w dniu jutrzejszym.